Przechodzimy do kolejnego punktu, druk numer 16, w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Siedmiej w Krakowie. Szanowni Państwo, wydział skarbu zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w sprawie następującej treści. Gmina Miejska jest właścicielem działki, na której, dwóch działek, na której obecnie znajduje się ogródek Jordanowski przy ulicy Siedmiej, działka 53 i 91. Wniosek nie informuje, kto jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej działki. W każdym razie obecnie znajduje się tam nasz ogródek Jordanowski. To jest ten najmniejszy ogródek chyba w dzielnicy przy stacji Statoil. Ja pozwoliłem sobie, bo w wniosku oczywiście nie ma dostarczonej mapy. Jest tutaj fragment mamy. Na w zeszłym roku. To jest uchwała tak naprawdę podtrzymująca, bo taki sam wniosek w ubiegłym roku bodajże na którejś sesji się pojawił, zaopiniowaliśmy go negatywnie. Tam zwrócił się wtedy deweloper, który był zresztą na sesji, który prosił o zamianę kosztem jakiejś tam powstania ogródka gdzieś na jego terenie. Ten teren chciał pozyskać. Natomiast w tym wniosku nie mamy informacji, kto jest zainteresowany. Tenże deweloper, który już wybudował w sąsiedztwie placu tej działki budynek, no nie pojawił się, nie prosił tutaj o jakąś negocjację, o rozmowę. Także komisja tutaj negatywnie podtrzymuje ten wniosek, przynajmniej w tym zakresie, jaki jest obecnie bez informacji. Negatywnie. Szanowni Państwo, tylko dodam, że ten inwestor wtedy zobowiązał się złożyć ponownie o wykup tej działki, ale wraz z tą opinią o wykup miał wpłynąć nas projekt umowy porozumienia między gminą a Kraków, gdzie przekazuje 50 tysięcy na ogródek Jordanowski wskazany przez dzielnicę na terenie dzielnicy czwartej. Takie coś się nie stało, więc ja osobiście również jak najbardziej popieram. Ja też bym się przywiązał do 50 tysięcy. Ja bym się nie przywiązał, tylko wydał, ale nie mam. A to nie mówimy o tych. Nawiązanie do miejsca. Jasne, jasne. W każdym razie tak naprawdę myślę, że nieuczciwością byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że należy sprzedać tą działkę w momencie, gdy ktoś nie dotrzymał umowy z tej drugiej strony po prostu. Więc ja też jestem. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o się. Negatywne. Za przyjęciem uchwały, a że jest negatywna. Dobrze. Dziękuję. 16 za 0 przeciw, 0 wstrzymujących.